Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy bardzo fajny odcinek, a mianowicie porozmawiamy sobie na temat sinałupów, które istnieją już na rynku przez pryzmat wejścia na rynek Awaty dwójki. Ja tutaj mam m.in. Awatę numer 1, ale także sinałupy w różnych rozmiarach, od 85 dwucalowego po aż 5-calowego łupa Pro. I w tym odcinku skupimy się na 5 najważniejszych czynnikach, które decydują o tym, czy warto kupić danego drona. Wyłoniłem tutaj 5 takich głównych nurtów. Jest to cena, zasięg, jakość wizji, jakość wideo w drugim punkcie, hałas, masa, użytkowanie. Tutaj jeszcze moc drona powinna być w tym, czas lotu i kompatybilność z innymi systemami. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że każdy z tych dronów ma swoją specyfikę i teraz w 3 zdaniach opowiem o specyfikce każdego z nich na bazie Awaty, zarówno pierwszej, jak i drugiej. Dzięki temu będziecie mogli dużo łatwiej podjąć decyzję. No i teraz tak, zwróćcie uwagę, że Awata pierwsza, ona się mniej więcej mieści w środku klasyfikacji pod kątem rozmiaru i pod kątem ogólnie parametrów i możliwości. Wcale nie jest najlepsza, wcale też nie jest najgorsza. Ma swoje blaski i cienie. Na pewno mocną stroną tego drona jest fakt, że dostajemy wszystko w pudełku, cały pakiet, łącznie z systemem ładowania. Może też nie kompletnym, bo nie ma szybkiej ładowarki, ale oczywiście trzeba też dokupić pewne elementy, takie jak na przykład lepszy kontroler, albo dodatkowe akumulatory i tak dalej. Więc niby wszystko mamy, ale i tak trzeba zainwestować jeszcze więcej. Awata 1 ma świetny zasięg. Łączy się nam z aplikacją, współpracuje z 3 różnymi systemami gogli, bo z Integrą, goglami dwójką i z V2, więc jest to bardzo szeroki zakres i ona ogólnie dobrą jakość stanowi obecnie w stosunku do ceny. Jeżeli chodzi o wadę tego drona, jest głośny. Jest dość ciężki, co zresztą widać, i ma pewne ograniczenia. Na przykład ma bardzo duży kłopot, żeby dźwignąć GoPro, a zarazem wyjść poza jakość, którą mamy obecnie. Więc ja bym powiedział tak, cena na plus, zasięg bardzo dobry, jakość wizji też świetna, tej w goglach, jakość wideo średnia, troszeczkę lepiej niż średnia nagranego, hałas, tragedia, masa słaba w stosunku do mocy, użytkowanie niezłe, bo możesz zaprosić ciocię, wujka, kolegę, koleżankę, każdego, kto nigdy nie latał i polata razem z tobą tym dronem. No i też kompatybilność. Na szczęście Awata, gogle z Awaty i kontroler ten z drążkami, dwoma, on jest kompatybilny z DJI O3 Air Unit i to jest fajna sprawa, bo możemy użytkować równolegle inne drony na tym osprzęcie, takim jak radio czy gogle, więc pod tym względem ona ma spore zalety. Więc na pewno na plus, jeżeli chodzi o całą tę zabawę z Awatą, jest fakt, że ona ma dla początkujących duże ułatwienia, jeżeli chodzi głównie o tą stabilizację lotu i utrzymanie pozycji, tak jak w Mavicu, prawda? Oczywiście zaraz ją przełączymy w tryb manualny i będzie się latało zupełnie inaczej. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę ocenę osoby już doświadczonej, czyli doświadczonego pilota, to taka osoba stwierdzi, że ona woli na przykład nagrania z GoPro lub z Action 4, dlatego że one są lepsze niż z Awaty. Dodatkowo możemy sami skonfigurować na przykład śmigła, protokół komunikacyjny, akumulatory, na których latamy, więc tutaj możliwości są na pewno większe. Jeżeli się sprężymy, to możemy też, oczywiście wydając większe pieniądze, ale to będą pieniądze w zakresie Awaty dwójki, polatać czymś takim jak Whoop Pro. To jest akurat QAV Pro i tutaj możemy na przykład zapiąć sanówkę, czy Blackmagic Pocket 4K, czy podobne kamery bardzo dobrej jakości, już bez lusterkowce, większe, i możemy tutaj osiągnąć dużo lepszą jakość nagranego materiału, nawet niż w przypadku GoPro czy Action 4. I tu mówimy o najlepszych sinełupach, tych rynkowych, czyli 3 cale, 3,5 i 5 cali. Natomiast są jeszcze maluchy. Tutaj, jeżeli chodzi o bardzo podobne rozwiązanie do Awaty, ale o niebo lżejsze, to jest
Pavo 30. Bardzo fajny dron, dlatego że on jest leciutki w porównaniu do Awaty. Oczywiście będzie nam latał trochę krócej, ale on już ma możliwość zastosowania rozebranej kamery GoPro, na przykład Hero 12, co daje kapitalną jakość przy zachowaniu naprawdę niewielkiej masy. Masa ma znaczenie, dlatego że w przypadku kontaktu na przykład, nie wiem, z samochodem, z rowerzystą i z podobnymi obiektami, wiadomo, że im mniejsza masa, tym lepiej. Aczkolwiek wiadomo też, że czas lotu jest ważny i tutaj musimy wziąć pod uwagę te parametry. Jeżeli chodzi o cenę, jest korzystna ta cena w przypadku Pavo 3. Tu akurat nie mam O3, ale można zastosować też O3. Tu jest Vista. Jakość nagranego materiału to jest kwestia GoPro podpięcia rozebranego i głównie rozebranego, bo będzie nam ciężko tutaj unieść kamerę pełną GoPro. Jeżeli chodzi o poziom hałasu, no to jest lepiej, bo ma inne takie niższe tony w porównaniu do Awaty, więc na pewno na plus. Jeżeli chodzi o masę, mówiłem, jest też na plus. Użytkowanie jest trudniejsze, bo trzeba wyćwiczyć sobie umiejętność latania, przynajmniej z sinoupem w cruisingu, czyli 20 godzin na symulatorze i latamy. Czas lotu około 5-6 minut max przy najbardziej sprzyjającej konfiguracji pakietów. No i kompatybilność jest w miarę pełna, bo możemy tutaj latać na wszystkim, na czym sobie zażyczymy. To kwestia dobrania komponentów, bo możesz latać na radiu, jakim chcesz, czy to jest LRS, czy Crossfire, czy DJI radio. Możesz latać na O3, możesz latać na Vista, na nadajnikach wideo, ale także na przykład na Woxnail, czy na nadajnikach takich jak HD0. I tak samo jest w przypadku tych wszystkich dronów, oprócz oczywiście Awaty, czyli możemy podpiąć zarówno HD0, jak i Woxnail, jak i rozwiązania DJI, jeżeli chodzi o wizję w goglach głównie. No i teraz, jeżeli chodzi o bliski kontakt z ludźmi, Awata nie jest najbardziej szczęśliwym rozwiązaniem, dlatego że Awata jest stosunkowo ciężka, w dodatku hałasuje, ma wysokie tony i to dosyć mocno zniechęca ludzi do tego modelu. Oni czują się przetłoczeni i mało komfortowo. Dlatego w przypadkach, kiedy nagrywamy na przykład imprezę plenerową w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, czy jakiś teledysk, czy sportowców na przykład, czy tancerzy, to lepiej zastosować coś mniejszego. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest 25, czy mniejsza od Awaty, ale leciutki dron poniżej 250 gramów, który też nosi rozebraną kamerkę GoPro i pakiety tutaj, akumulatory, jakie chcemy. Ma on O3 akurat w tym moim przypadku, czyli bardzo dobra jakość wizji w goglach i świetny zasięg, bo tu mam dodatkowo Crossfire. No i tak jak powiedziałem, konfiguracja pakietów i kamer już jest dowolna, więc to jest bardzo szczęśliwe rozwiązanie, aczkolwiek ma też swoje wady. Cena jest dosyć wysoka tego rozwiązania, głównie ze względu na nadajnik wideo i też czas lotu nie jest zbyt długi. Zwykle to jest około 4 minut, 3-4, góra 5 minut, więc widzimy, że są pewne kompromisy w każdym właściwie przypadku. Tu będzie bardzo podobnie w przypadku 20, aczkolwiek śmigiełka są już bardzo małe przy 20 i nie polecam, słuchajcie, do wykonywania ujęć, bo czas lotu jest krótszy i on hałasuje w porównaniu do tych większych modeli, takich jak Pavo 30 czy 25, QAV tu mam akurat, ale też są inne modele, CineLog 25 czy Pavo 25. Więc Awata, ona jest gdzieś w środku, nie jest to dron super idealny, ale przez to, że DJI dodaje do niego pewne cechy, jest nam na pewno nim łatwiej latać. No i teraz sedno sprawy, słuchajcie, bo wchodzi nam Awata 2 i ona będzie lepsza od Awaty 1 pod kilkoma względami. Jeżeli chodzi o cenę, na pewno będzie dużo droższa, więc w dół. Zasięg, jakość wizji, jakość wideo będzie lepsza, bo będzie to jakość nawet lepsza od GoPro, bo to może być jakość rzędu DJI Action 4. Tam jest sensor 1:1/3 cala, więc na pewno pod kątem jakości wizji w goglach i pod kątem zasięgu i jakości wideo będzie petarda. Pod kątem hałasu może być trochę lepiej niż w tym przypadku, ale nie będzie super szału, bo to jest ciągle CineUp 3 calowy, więc on będzie hałasował, czy to będzie łup 3 calowy. Masa też dość wysoka. Użytkowanie będzie łatwe na pewno,
ale wiadomo, że cena wysoka. Użytkowanie łatwe, bo będziemy mieli te wszystkie dodatki jak w Tesli, czyli DJI idzie drogą taką bardzo łatwego użytkowania. Czas lotu tutaj może być troszkę dłuższy w Avacie 2, dlatego że nowe pakiety wchodzą i większa pojemność. Natomiast kompatybilność tragedia i patrząc na wytyczne, Avata 2 będzie miała na pewno cenę słabiutki współczynnik, a hałas, masa słabiutko, czas lotu na plus, zasięg na plus, a kompatybilność też najsłabszą ze wszystkich dronów. Więc wybierając drona, to jest naprawdę dosyć mocno kompleksowa sprawa i zwykle ludzie nie kończą na jednym modelu, bo ciągle eksperymentują i ciągle szukają dla siebie najlepszego rozwiązania. Uważam, podsumowując ten film, że Avata 1 będzie niezłym rozwiązaniem na tle Avaty 2. Oczywiście my jeszcze zobaczymy szereg ciekawych cech typu transparentne gogle, czyli możliwość rozszerzonej rzeczywistości i podobne rzeczy. Natomiast słuchajcie, tak jak widzimy, my mamy naprawdę dosyć mocny przegląd już na rynku i ten rynek jest bardzo gęsty, bo ja tutaj nie mam wszystkich modeli, więc nie jest tak, że Avata się super wyróżnia we wszystkich konkurencjach, bo są cechy, które ją mocno ograniczają i nas przy okazji, więc tego trzeba być świadomym przy wyborze takiego drona. I teraz słuchajcie, pytanie podstawowe, czy ja kupię tą Avatę? Naprawdę inwestowałem mnóstwo pieniędzy, wydałem może kilkadziesiąt tysięcy w sumie na drony przeróżne w swojej, że tak powiem, karierze. Więc ja uważam, że nie kupię Avaty dwójki, bo cena będzie wysoka i kompatybilność. Te dwie cechy w ogóle mnie nie interesują. Chyba, że będzie coś specjalnego, jakiś super szał, ale na to się nie nastawiam, więc ta flota, którą mam w tej chwili, ona jest super. Mogę ją troszeczkę podreperować, bo to na przykład jakaś antena, można coś dodać, wymienić nadajnik wideo na O3 lub dokupić na przykład Walksnail albo HD0. Natomiast dla mnie cena i kompatybilność stanowią największą barierę. I słuchajcie, nie widzę po prostu możliwości, żeby inwestować środki, i to dosyć spore środki, no umówmy się, bo to nie jest, te zabawki od DJI nie są tanimi zabawkami, w coś, co będzie miało słabą kompatybilność. To jest główny mój mankament, bo musiałbym wydać znowu pieniądze na gogle, musiałbym wydać na radio i cały zestaw plus dodatkowe akumulatory, filtry i osprzęt. Więc tak to wygląda, słuchajcie, na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda w Waszym przypadku. A ja na temat tych wszystkich dronów nagrałem osobne filmy, można zobaczyć sobie na kanale. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, pa!